Ogólnopolski strajk nauczycieli to od ponad tygodnia najgorętszy temat w kraju. Zdania co do zasadności protestu są podzielone. Od pierwszego dnia protestu relacjonujemy dla Was, co dzieje się w wałbrzyskich szkołach. W międzyczasie nie doszło do żadnego porozumienia między protestującymi a rządem. Mimo to przeprowadzone egzaminy gimnazjalne i właśnie kończą się egzaminy ośmioklasistów. Każda zmianka na temat protestu wzbudza wiele emocji wśród naszych czytelników. Z komentarzy wynika, że zdania są podzielone, bo pojawiają się zarówno głosy wsparcia dla protestujących, jak i są opinie negatywne. Postanowiliśmy więc sprawdzić dokładnie, jak w naszym regionie społeczność postrzega kwestię strajku. Na naszych facebookowych stronach opublikowaliśmy sondę, w której pytamy, czy popierasz strajk nauczycieli. Choć sonda opublikowana została zaledwie kilkanaście godzin temu, w chwili pisania tego artykułu zagłosowało w niej ponad 4 tysiące internautów i liczba stale rośnie. Zachęcamy do głosowania, komentowania oraz udostępniania, bo im większa liczba głosów, tym bardziej wiarygodny wynik. Sonda będzie aktywna do wtorku 23 kwietnia.